Witam was bardzo kolejnie w serdecznym odcinku. Tak po pierwsze, ja jestem Gadrin, jest się ze mną Wesparek. Czekaj, jak ty tak masz przerobione swoje przywitanko, to ja też chcę przerobię, tylko jeszcze nie wiem jaki. To jest właśnie ten problem. Cześć, hej, o. No, ale nie no, ostatnio właśnie oglądałem to swoje przywitanko i miałem pompę, bo myślałem, że to przez przypadek zrobiłeś, a się okazuje, że to takie specjalne, wyreżyserowane, komercyjne. Odwal się, bo próbuję to zaraz coś ściąć. Nie. Ludzie się, pewnie zastanawiacie się, co to jest, no z masło, zaraz cię zmaślę. Zastanawiacie się pewnie, co to jest, jest to serwer, jak ten serwer się nazywa? Chyba jakaś sieczka minecraftowa, czy whatever. Nie, albo YouTube'owa sieczka, albo nieskończona kraina, nie jestem pewien, jak to się nie, to jest nazywa. Sieczka, bo jak się wchodzi na serwer, to jest sieczka. Okej, no to YouTube'owa sieczka w takim razie, czy jakoś tak. Jest to serwer przez Krzyszona, już pewnie wiecie, o co chodzi, pewnie wiecie, co to jest, ponieważ był już otwarciem i nagrywamy ten odcinek w pierwszy dzień po otwarciu serwera, znaczy nie otwarciu, tylko przed otwarciem. Pierwszy dzień, jak serwer działa. No właśnie, bo jesteśmy taka gangsta, walimy na zasady, ale i tak zrobimy to legalnie, bo wrzucimy już po otwarciu. To jest dokładnie tak. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że po prostu pokazujemy wam, jak to wszystko wygląda, zanim ten serwer się rozpoczął. Taki specjalny odcinek, który chyba tylko my nagramy, ponieważ my jesteśmy, wiecie, pro, i jesteśmy pierwsi, będziemy się z tym wozić przez cały czas trwania tego serwera, prawda? Tak, będziemy się dowartościowywać tym. Dobra. Yo, a teraz ja wam powiem takie coś, nie? Czekaj, coś miałem powiedzieć. Fakt, zapomniałem, dobra, nieważne. No dobra, to nieważne w takim razie. Bo my tutaj sobie budujemy dom, no. Tak, budujemy sobie taki wspaniały dom, oczywiście to mój pomysł, ten Wespa, który się tutaj wpieprzył do mnie. Tak, powiedziałem, że mu się narzucę i tak, guzik nie obchodzi, czy mu się to podoba. Dobra, spoko. Zrobimy to w ten sposób, że tak, Gadrin tu już ma jakąś wizję, ja wizji na razie nie posiadam, więc wykopałem trochę wungla. Trochę się obrzydziłem, ale nie wyglądam jeszcze jak murzyn, nie? Jak nasz dom będzie wyglądać? Nasz dom będzie wyglądać w ten sposób, że to będą takie różne mostki, jakieś budynki, jakieś pokoje wszędzie w środku tego właśnie klifu. Teraz słuchaj, pokażmy im nasz ogród. To jest nasz ogród, który trzeba będzie ogrodzić, a więc idź po drewno. No mam! Ale musisz mieć miliardy, biliardy, tryliardy tego drewna. No mam! No to daj. W ogóle jakiego masz skina groźnego? No patrz no, zebrałeś. Ej, nie wierzę! Lol, ile drewna! Patrz, to jest. Ej, a patrz to, patrz, jestem czarodziejem, masz płotka. Nie, idę to użyć teraz, nie? Nie, dobrze, że to nagrywasz, to będzie największy event na świecie. Podekscytowałem się, ale... Nie no, słuchaj, tak na serio to trzeba mi się czymś zająć, więc tak... Ja się cały czas zajmuję, geniuszu. No właśnie, tylko ja nie wiem, co mam robić. Wiesz co? Pobawię się w Brudasa, zacznę kopać. Nie musisz się bawić, naprawdę nie musisz się bawić. Oj, za bardzo mi schlebiasz. Naprawdę. Ej, a mógłbyś mi dać tak z 4 patyki, bo bym sobie zrobił pochodnie. Nie! Jak już mam być Brudasem, to już po całości proszę. Ale ja potrzebuję tego drewna na swoje, wiecie, prywatne sprawy, w sensie... Ty mówisz tak, jakby mnie to obchodziło. Ty też, wiesz? No wiesz, dokładnie. Nie, no dobra, trochę idziemy za bardzo z Gadrinem po bandzie, bo to dlatego, że żeśmy dawno nie nagrywali, wiecie. Tak naprawdę to... Tylko nie piszcie w komentarzach, kiedy StarMade, naprawdę. Nie piszcie. To jest tak, jakbyście poszli do Gimpera i napisali, kiedy Dungeon Goblin Keeper. Także, wiecie, to jest temat tabu. Nie wolno wam o tym wspominać, albo pamiętać. Jakbyście poszli do Roka i napisali, kiedy Minecraft. Tak, albo jakbyście poszli do Roka i napisali, co masz na czole. Widziałeś ten filmik? Tak. No, co masz na czole, co mam na czole? Kupa. Twoją... A w ogóle... Ej, czekaj, czemu mi z jednej rudy węgla wypadło 7? Jesteś rudy. Tam, nie jestem rudy, ty jesteś rudy chyba. Nagrywam vlogi, to ludzie widzą. Może jeszcze powiesz, że farbuję, tak? Ej, on zbudował forę. Idziemy obczaić, bo nie wie, że my go nagrywamy. Dawaj, idziemy. Tak. Nie.
Zdyskryminowany. Bardzo, bardzo. Jak widzicie, ja mam takiego pięknego teksturpaka, który się nazywa Ozo. Jest po prostu Ozo, tak wiecie. Taki, takiego wspaniałego teksturpaka. To widać, to musiał ktoś pijany robić. Musiał ktoś pijany robić tego teksturpaka, wiecie, bo tak, ale Ozo chodzi. Ale generalnie nie mam pojęcia, nawet fajnie. Oz? Wiesz, że Oz to był zombie w One Piece, który miał w sobie cień Luffy'ego podczas walki z Gecko Morią? Spoko, to jeszcze mi tylko wytłumacz, o co chodzi z tym komorem i jeszcze jakimś tym drugim Lucyferem, czy jakoś. Nie, no dziękuję, nie chcę ci tłumaczyć. Ale no nie, no, no, ale opowiedz, Gadryn. A więc. Z tego zależy byt ludzi. Luffy znalazł w takim pewnym miejscu żywego szkieleta, chciałby, żeby dołączyć do jego drużyny, bla bla bla, kupa dupa. Mother of God, no. No, i oni potem przypłynął taki statek, który wygląda jak wyspa, bo to był największy statek chyba na świecie i ich tam porwał. No i oni tam potem walczyli z zombimi, bo był taki koleś o nazwie Gecko Moria, on był jeden z Shichibukaiów, który potrafił zabierać, jak to się mówi, cienie ludzi potrafił zabierać i wpadać te cienie w zombie, które stworzył jemu i jego taki jakby doktor, który na niego pracował. No i on potem takiego znalazł trupa, takiego olbrzyma, super silnego i włożył tam cień Luffy'ego, dzięki czemu znowu jego umiejętności. No patrz, no co wszyscy mają do mojego niku, no kuźwa, śmiesznego masło. Niku mieć nie można. Masło, masło. A potem masło, się dziwię, masło, że ludzie masło. Mnie nie biorą na poważnie. Ty nie pisz, tylko nagrywaj. Ktoś napisał Gadryn, bo ktoś lubi tutaj mnie. Ej, Gadryn, to nie fair. To nie fair, bo ty masz takiego fejma i jak ktoś widzi, to ten. Ale w sumie ja też mam fejma, bo jak na razie każdemu, komu napisałem cześć, to się zawsze tam masło. Więc widzisz, jest 50-50. A potem się dziwisz, do czego? O co chodzi? Z jakimi piętaszki? Jesteś Nygusem? Dzięki. Nyga? Pozdrów od ci, tak w ogóle. tak wiesz, tak tylko dla poprawienia humoru powiem, że nagrywamy, nie? Świetnie. Ej, potrzebuję drewno. Zibę drenwo please, gdzie ty jesteś, stary? No właśnie, ze ciałem. Ej, a czekaj, ja tu skołuję jakiś taki zarąbisty punkt obserwacyjny. Drapię się... Znalazłem kapustę! A w kapuście co? Gadryn, tak! Poproszę drenwo. Ale to było takie trochę chamskie, co teraz napisałem. Co? Ale wąchaj pięty. Dobrze, że nie dotykaj, bo tak to byś jeszcze pomyśleli, że jesteś Julianem. Nie! Gadryn, śmiejesz się jak gimbus i to wygląda tak, jakbyś to wymusił. Jeżeli nie masz na kamerki, to oskarżam cię o markowanie. Ale ty jesteś głupi. Powiadasz. Jesteś mózgiem, chłopie. Jesteś... So brain! Jakie kapusta. Dobra, a teraz zapodaj drenwo. Zapodaj, bo zniszczę ci życie. Chciałeś, żeby zapodał bit. O, dobra. Fuck. No. Motherfucker! No i gdzie te drenwo, no? O, jest, mam 4 już, spoko. Gadryn, nie bituj, bo nie umiesz. No ty bituj, bo... Co to jest Kryszon? A kto? Ja wiem, kto to jest. Znam. To jest taka kapusta ziemniaczana. Cześć. Laski bez, no i tak nie chciałem laski. Powiadasz. Gadryn, tak naprawdę wszyscy wiedzą, że to było twoje ukryte marzenie. Teraz wydało się... Dobra, okej. Słyszeliście coś? Nie, nic nie słyszeliśmy, Gadryn. Skąd ten nagła cisza na odcinku w ogóle? Co się stało, że tam... Nie wiem. Ej, mówiłeś coś? Nie. Nie. Ej, dobra, patrz. To jest najnowszy wynalazek ludzkości i Vespar V11 kompany, zobacz. Kompany, myty, czy jak to se tam nazwiesz. Patrz. To są pochodnie, widzisz. W bardzo stylowych miejscach. Kryszon. Nie wiem, czemu Kryszon mi się kojarzy z Korniszonem. O my gry, Kryszon ma czerwony nit. Nie! Jaki fame. O. M. G. Ej, co to jest? Taki ładny dom. Nie tak miał wyglądać, czekaj. Wiesz co? No, też tak sądzę. Ale to jest... Nie, to jest dobre, tylko... Aaaa! Spadłem, fuck. No, zostałem wyrzucony z MF-u, ty tak ten śmierdzisz. Serio? Tak cię ludzie nie lubią tutaj.
Nie mam życia, że mam z tobą dom. Ja nie wiem, otwarz, na co tak, się... Tak, to fajnie wygląda, zobacz. Jak ludzie za bardzo będą nas nękać, to się wyprowadzam, wiesz? Wyprowadzam się wtedy. Będzie... Będzie koniec z nami. Widzisz to? Ej, fajnie, mamy fajną lukę, można coś nam wrzucić. Ej, kurde, nie da się, what the fuck. Ej, nie, weź te drzwi przerób, żeby one były w drugą stronę, to będzie spoko. Nie. Tak. Ej, a hej, ja wiem, co ty zrobiłeś, tu jest strona. Ej, gdzie te drzwi, fuck, tu, dobra. Wooden door, opatrz. Gra teraz... na F5. Jest od razu fajniej. O, zobacz, a tu se można usiąść, jak nas nie będzie w domu, to ktoś może poczekać, patrz, tak. Taka ławeczka, patrz, nawet dobrze, bo trzeba być zgarbionym, tak, jest się tu, o, widzisz, i na legalu... Ja widzę drzwi, gnoju! A, nie, jakie drzwi, o co ci chodzi? Nic nie widziałem. Patrz, nie, drzwi, dobra, ej, patrz. drzwi, jak drzwi, patrz, ciul. A też. Kurde, nie spadły, czemu? Leżą. Ej, SW Jasiu tu gra? Nie wiem, co to jest. Ej, ja nie... Co? Czekaj, bo ja z tym typkiem kiedyś grałem w Battlefielda, nic. Dobra, ludzie, ja wróciłem z nagrywaniem, sorry, bo ja nie wiem dosłownie w którym momencie mi ten, ale miejsce na dysku mi się ściągnęło. I Gadrin mówi, że to przez te rzeczy, co się zaczynają na P, ale ja się z tym nie godzę. Ej, ja nie wiem, czy oni słyszeli o SW Jasiu, że SW Jasiu jest nim kiedyś grałem w BF, a się okazało, że jest teraz youtuberem. Ej, chodź tu, z masło. Ej, ale ja nie pamiętam, czy ja się z nim przez przypadek kiedyś nie pokłóciłem o coś. Ale posłuchaj mnie z masło, ty kupo. No. Te drzwi są twoje, bo te drzwi są gówniane. Te drzwi są moje, bo są piękne. Rozumiemy się? Przecież one są takie same. Ale to jest kwestia... No czemu to tak A, fuck! Czemu to tak spieprzyłeś? Miałeś jakąś ripostę zapierdzielić, a nie jak tu jeszcze spieprzyć jakąś dyplomatyczną gadką, Gadrin. No bo, się tak nie ale... bawi. Czyli przemyśl, teraz cisza, ej. Okay. Myśl. Teraz ja przychodzę i ty mówisz znowu tą swoją kwestię jeszcze raz, dawaj. O, czekaj, chodźmy tam. Będzie powtórka, będzie replay. No. Ale szybko, no! Już biegnę już! Bo ludzie już, się zaraz zdenerwią. Ej, zobacz, to mamy iron ore. Gadrin, przegrałeś życie. Tyle ci powiem. Idę się zabić. Co jest? Czemu tu się nie da postawić torcza? Ludzie, dziękuję wam wszystkim, że mnie oglądaliście, że mnie wspieraliście na kanale. Ale jestem zmuszony popełnić samobójstwo z tego powodu, że Vespar był dla mnie samym. Żegnam. I witamy. Gadrin, tylko ostrożnie. I widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa! Paps. Koniec. Serio kończymy? Tak. Dobra, pa. Mięso.